W naszym kraju powstaje coraz więcej inicjatyw wspierających młodych sportowców. Myślę, że to jest dobry kierunek, bo trzeba pokazać młodym ludziom, że po pierwsze są instytucje, które chcą im pomóc. My jesteśmy taką instytucją i mam nadzieję, że uda nam się spełnić kilka marzeń młodych sportowców. Ale też myślę, że dzieje się coraz lepiej chociażby z lekcjami WF-u. Coraz więcej jest świadomych nauczycieli, którzy chcą zachęcać dzieci do uprawiania sportu, nie tylko w tym wymiarze lekcji WF-u, ale też, żeby być aktywnym przez całe życie. Młodzi sportowcy potrzebują wsparcia ze strony trenerów, jak i rodziców. Zmagają się z wieloma problemami. Najczęściej jest to problem właśnie finansowy. Z pomocą przychodzą różnego rodzaju fundacje. Pomagają one, aby pieniążki, które są przeznaczone na szkolenie, były wykorzystane prawidłowo, czyli na obozy, na sprzęt, to co jest najważniejsze. Fundusz stypendialny Skok w Marzenie powstał po to, żeby pomagać młodym sportowcom w spełnieniu ich marzeń sportowych przede wszystkim. Chcemy objąć pomocą około 10 sportowców z różnych dyscyplin sportowych, ze szczególnym naciskiem na dyscypliny olimpijskie. Chcemy, żeby nasz stypendysta też rozwijał się na równi, nie tylko sportowo, ale też, żeby za tym szedł rozwój edukacyjny. Nasz stypendysta będzie mógł przeznaczyć stypendium na cele przede wszystkim sportowe. Ale co za tym idzie, to może być praca z dietetykiem, praca z psychologiem, dojazdy na treningi, sprzęt sportowy. Młodzi ludzie, jak i starsi zawodnicy potrzebują tak naprawdę lepszych warunków do trenowania. Zła nawierzchnia czy złe podłoże może spowodować kontuzje, może spowodować urazy, niejednokrotnie, które prowadzą już do zakończenia kariery. Chcemy, żeby nasi stypendyści postępowali zgodnie z zasadami fair play i też będziemy kłaść na to duży nacisk.